GTA 5 Online, więc moi drodzy, postanowiłem sobie dzisiaj, ale to wyjątkowo dzisiaj, pobawić się na legalu, więc pozbierałem sobie towar i zaczynam go sprzedawać. W pierwszej kolejności na obszar dałem klub nocny, gdzie on się sam zbiera. Miałem tam 630, ale oczywiście podatek od cła, od wzbogacenia musimy zapłacić temu śmieciowi, więc będzie jakieś pewnie 570 tysięcy, coś koło tego. Ale to jest moja pierwsza sprzedaż. Oczywiście filmik to skróciłem, bo nie będziemy pokazywać całej trasy, bo chuj kogo to obchodzi. Liczy się etap sprzedaży, czyli końcówka. Oczywiście z góry mówię, że mogłem tutaj wyciągnąć więcej kasy dzisiaj, ale po prostu stwierdziłem, że tyle mi kasy wystarczy. Bo nawet do 10 baniek mogłem wyciągnąć. Powaga. Ze spokojem. Więc moi drodzy, klub nocny się sam czepie. Bunkry się same czepią. Ładunki specjalne tylko trzeba zbierać. Więc w dzisiejszej mojej ofercie to będzie kilka sprzedaży. Dużych sprzedaży, które mnie ładnie wzbogaciły na legalu. Pierwszy, jak powiedziałem, był na obszał klub motocyklowy, drugi na obszał oczywiście bunkier. Oczywiście nie doszło do końca, ale to jest nieistotne. Tutaj towar sprzedaje za 955 tysięcy. Więc jak widzicie, można na legalu zarabiać. Nie trzeba się przy tym męczyć. Akurat przy bunkrze i klubie nocnym nie musimy się męczyć, bo tylko do bunkru wystarczy, że albo ukradniemy zasoby, albo kupimy. Ja przeważnie kupuję, bo jest taniej. Więc na bunkrze już wiemy, ile zarobię. Wiadomo, że oczywiście sprzedajemy wszystko na sesji publicznej solo, bo inaczej się nie da. Tak jak mówię, po prostu dzisiaj miałem taki dzień, że po prostu chciałem sobie pobawić się na legalu. I wam powiem, że się wcale tak nie namęczyłem. No, zarobiłem 955, co w sumie mi daje już zarobionej kasy na legalu 1,5 miliona. 1 500 000. Tam z groszami. Czyli jak widzicie, w ogóle się nic nie męczyłem i już mam 1,5 miliona. Teraz pójdą na obszczał 3 magazyny ładunków specjalnych. Pierwszy towar sprzedaję za 480 tysięcy. A dlatego sprzedaję ładunki specjalne, bo są razy 2 kasa. Dlatego jest to opłacalne. Dlatego mówię, że mógłbym wyciągnąć więcej przy sprzedaży, ale po prostu mi się nie chciało. Dyszkę ze spokojem bym wyciągnął. 10 baniek. Na luzie. Więc sprzedaż za 480. To jest pierwszy magazyn. To mi dajesz w sumie 2 miliony. Za nic. Bo przy ładunkach się wcale nie męczyłem. Szybko doszło. Dzisiaj w nocy też pobawię się trochę ładunkami, ale pójdę na całość. Więc moi drodzy, fakt, że możemy bawić się w glitchowanie, ale czasami to jest nudne. Warto czasami się, tak jak ja, pobawić. I kasa sama płynie. 2 miliony za free. Sprzedaże dla mnie są łatwe, dlatego się bawię ładunkami specjalnymi. Kolejny magazyn jest już za 928 tysięcy. Oczywiście sprzedaż udana. Co tutaj może być, kurwa? Co może ci tutaj nie wyjść? Masz pół godziny na sprzedaż towaru i przeważnie masz 2 albo 3 furgonetki. Kurwa, łatwizna. Więc
Więc moi drodzy, właśnie sobie operatora rozjebałem. Chuj, pójdzie to w straty. Oczywiście tu już mamy końcową sprzedaż. Plus tam plus minus tam jakieś tam gówno, bo więc mam ogólnie 937. Zarobiłem na tej sprzedaży, zaraz to przeleję na osobiste konto, żeby ładnie to wszystko wyglądało. I już moi drodzy będę miał prawie 3 miliony za nic. Bo są tacy ziomale, którzy kurwa by chcieli, żeby kasa leciała z nieba. Pomarzyć sobie mogą. Nie ma jak to kurwa rozkręcić sobie na legalu biznes i można się nim bawić. Jak widzicie, mam 2 miliony 940 tysięcy. Została mi jeszcze jedna sprzedaż. Oczywiście mógłbym mieć 5 magazynów, ale się w to nie bawiłem. Tutaj sprzedaję za 1 milion z groszami. Sprzedaż też udana. Choć końcówka była trochę rozpierdolona. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego mnie spotka, ale to jest mało ważne. Oficjalnie trzy ciężarówki zajęło mi to niecałe 15 minut. Dostarczyć, tylko końcówka była trochę spieprzona. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle mnie zaatakuje. Daleko nie miałem. Więc myślałem, że to już jest koniec. Trzy ciężarówki, a tu dostajesz kurwa komunikat zabij 18. No i tutaj trochę poległem, bo się tego nie spodziewałem. Się kurwa trochę wkopałem, ale to jest jebana kaszel. To akurat jest nieistotne. Tutaj musimy tylko, czyli ja muszę to poczekać, kiedy coś się gówno przewinie. Aż wszystkich zabiłem, frajerów. I lecimy z tym koksem. Więc moi drodzy, tak, ładunki specjalne to już wiedziałem od kilku dni, że jest 2 razy kasa, walić te RP i zarobiłem na ładunkach 1 milion z groszami. Czyli w sumie to mi daje prawie 4 miliony na czysto. Więc moi drodzy, jak widzicie, nie potrzebuję czekać, kiedy Rockstar mi da jakieś pierdolone kurwa szajse kurwa kasę, tylko możemy sobie sami zarobić. Ale trzeba wiedzieć, jak rozkręcić ten biznes, żeby na nim zarabiać. Niestety niektórzy są ułomni i nie wiedzą. A na koniec standardowy bonus, ale tylko za chwilę. Mam tu 3900, piękna sprawa. I na koniec mój ulubiony bonus, czyli sprzedaż nielegalnych pojazdów. To jest coś pięknego. Oczywiście nie musiałem, ale szkoda by było stracić taką okazję, gdyż mogę tylko sprzedawać jeden samochód na 30 godzin, więc trzeba jakoś zabić ten czas w GTA 5, więc bawię się na legalu. 2 dni na legalu i sprzedaję kasę na legalu, czyli zarabiam na legalu i sprzedaję jeden samochód. I w sumie, moi drodzy, mam prawie 6 milionów 5 z groszami. $5 600 000. Widzicie, moi drodzy, bez tej bańki 600 bym miał 4 miliony. Oczywiście na legalu mogłem wyciągnąć więcej, ale mi się nie chciało. Więc moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Następnym razem wyciągnę jeszcze więcej i będzie zajebista frajda. To nara, ziomale.